Dzień dobry Państwu, witam Was. Kwartet polityczny, część kolegów ma dogrywki konferencyjno-wakacyjne, więc dzisiaj zamiast kwartetu czy kwintetu, tercet, ale w dobrym, doborowym składzie. Czarek Michalski, witam. Jakub Bierzyński, witam. Dzień dobry. Panowie, w programach komentarzowych należy pytać o opinię, i za chwilę zapytam Was o opinię, ale najpierw chciałem Was zapytać o wrażenia. Nie jesteśmy, nie będziemy udawać specjalistów od klimatu, hydrologii, klęsk żywiołowych i pogody, ale jak każdy obywatel mamy wrażenia. Jakie macie wrażenia? Jak władza sobie radzi z powodzią? Czarek? To dobrze, to mogło być gorzej. Ja zawsze jestem umiarkowanym realistą. Myślę, że nie było falstartu. To, co było nazwane falstartem, czyli stwierdzenie, że może nie warto panikować premiera z piątku i co zostało od razu przedstawione jako katastrofa komunikacyjna, apokalipsa, myślę, że nie było aż takim błędem, bo istotnie panikować nie należy. Tym bardziej, że to zostało szybko skorygowane. Nawet powiedziałbym, że zostało z tradycyjną dla Donalda Tuska płynnością skorygowane w drugą stronę, bo należy panikować, bo mianował kilka dni później komisarza w zamian za, który zastąpił przynajmniej w kwestiach powodziowych dwóch samorządowców, którzy padli pod ciosami powodzi. I oczywiście znowu, gdyby to była władza, którą mniej lubimy, to nie wiem, czy sam bym się nie dał sprowokować do stwierdzenia, że właśnie władza samorządowa została wzięta w kamasze. Ale to po pierwsze uczy nas pewnej ostrożności również wobec tych, których nie lubimy i których nie lubiliśmy na przykład za to, jak sobie radzili i nie radzili w czasie pandemii, jak też wobec tych, których lubimy nieco bardziej. Myślę, że państwo się sprawdziło, politycy weszli w kłótnie, moim zdaniem niepotrzebnie, rytualnie. Darek, to o tym za chwilę. Na razie tylko obywatelskie wrażenia, że tak powiem, z radzenia sobie przez władzę i społeczeństwo z powodzią. Myślę, że państwo nie zostało spławione przez powódź, mówiąc najkrócej. Kuba? No ja nie mam wrażeń, bo, no bo to trochę mam... Nie masz telewizora? Nie, no mam telewizor, tylko problem polega na tym, że z powodzią się wygrywa albo przegrywa na wiele lat przedtem, zanim ona nastąpi. Po prostu, to znaczy albo państwo jest przygotowane do tej do klęski żywiołowej, albo nie jest. W tym przypadku, no tam gdzie można było, widzę Wrocław, państwo było przygotowane na przyjście tej powodzi. Po paru poprzednich powodziach wyciągnięto lekcje, stworzono odpowiednią infrastrukturę, wybudowano zbiorniki powodziowe. W niektórych miejscach tego nie zrobiono, na przykład Kłodzko. No i to jak właśnie przechodząc powoli, płynnie do drugiego tematu, choć słowo płynnie jest ryzykowne w tym kontekście, jak oceniłbyś to, co Amerykanie i Anglicy nazywają blame game, czyli to nie nasza wina, to wy nawaliliście, wy nie zrobiliście tego, co należy, obustronny mecz. No wiecie, no przede wszystkim najbardziej winni są sami mieszkańcy. Dlatego, że to mogli się ubezpieczyć? Nie, to po pierwsze oczywiście mogli się ubezpieczyć, ale władza i każda kolejna władza uczy ludzi bezradności w tej sprawie, bo uczy ludzi tego, że premier i tak dosypie tym razem 100 tysięcy złotych, prawda? Więc nie trzeba się ubezpieczać, prawdopodobnie nie będą się ubezpieczać, bo po powodzi i tak skuteczniejszy jest i tańszy. Szantaż moralny na władzy, prawda? Pomóżcie. Więc w to akurat nie wierzę, ale w 2019 roku Bank Światowy wyasygnował kwotę na budowę ogromnych polderów, które miały chronić
Kłodzko i przed powodzią i okoliczne miejscowości i ludność tych miejscowości bardzo zajadle przeciwko temu protestowała. Co śmieszne, dzisiaj ogląda się te filmy, to dokładnie te miejscowości wymienione na tych banerach protestujących pod tytułem miejscowość X przeciwko zbiornikom, no to one właśnie zostały zmyte przez wodę. Ale poczekaj, czy to uzasadnia nas oskarżenie PiS-u, że nie był w stanie poradzić sobie ze sprzeciwem społecznym? No, uzasadnia, dlatego że PiS nie tylko w tej sprawie nic nie zrobił, bo to nie tylko chodzi o te parę zbiorników pod Kłodzkiem, tylko tempo budowy tych zbiorników spadło gigantycznie z 60 paru za Platformę do 20 paru za PiS-u i prawie wstrzymał program budowy wałów przeciwpowodziowych. Z 1700 kilometrów wałów za Platformę wybudowano chyba 120 kilometrów za PiS-u, więc widać tutaj ponad 10-krotną różnicę. Także oczywiście dzisiaj Błaszczak grzmi, że państwo upadło. No i tak naprawdę, no, państwo było na tyle przygotowane do tych powodzi, na ile poprzednie ekipy je przygotowały. PiS do tego specjalnie się nie przyłożył i wyraźnie w tym, niezależnie od wrzasków telewizji Republika w tej sprawie, tę batalię blame game, jak ją nazwałeś, przegrywa. Czarek, blame game w twojej ocenie? Ja nie chcę polemizować z moim poprzednikiem. Myślę, że ma w całości albo prawie w całości rację. Ja też widziałem gusowskie wskaźniki mówiące o ogromnie większej liczbie oddanych zbiorników retencyjnych w czasach mniej więcej identycznych czasowo okresie rządów PO-PSL i w identycznym czasowo okresie rządów PiS-u. I tutaj wygrywa na zbiorniki retencyjne zdecydowanie rząd PO-PSL. Wygrywa na wały powodziowe mniej więcej też przez nokaut rząd PO-PSL. My w programie, które współredaguje na Polsat News Polityka, przedstawialiśmy te dane politykom PiS-u, to mówili, że kłamią, że GUS kłamie, że to nieprawda i tak dalej. Natomiast oczywiście można w drugą stronę powiedzieć, że no, zbiornik w Raciborzu, który odegrał no, dość kluczową rolę w czasie tej powodzi, został jednak oddany w końcu w 2020 roku, w 2020, czyli po 5 prawie latach rządów PiS-u, już został oddany i dokończony przez PiS, więc tu brawo dla PiS-u. Oczywiście znowu PiS mówi, że my zbudowaliśmy, a wy nic nie budowaliście i wtedy to, co realnie zrobił, to co zrobił dobrze, bo zakończył tę budowę ważną, również dla tej powodzi, przekształca niestety ze złota politycznego w przeciwieństwo złota politycznego, bo jeżeli mówi, to tylko my zbudowaliśmy, a wy niczego nie budowaliśmy, no to po pierwsze te dane GUS-u przeczą, a po drugie sama historia zbiornika w Raciborzu. Okazuje się, że to rząd PO, rząd SLD-PSL przygotował projekt, usiłując jakby naprawić własne błędy w czasie powodzi tysiąclecia 97 roku, która z kolei zmyła rząd Cimoszewicza, więc on rozpoczął tę budowę za pomocą znalezienia pieniędzy, stworzenia projektu. Ten projekt zaczął być budowany realnie w 2013, czyli przez rząd PO i PSL, natomiast godna kontynuacja władzy PiS-u tu była taka, że tam zmieniono wykonawcę, któremu kiepsko szło poprzednio ta inwestycja i dokończono ten zbiornik. Więc przy takich rzeczach można by się, za przeproszeniem, zebrać w czasie tej powodzi i ogrzać wzajemnie. No ale to też jest niszczone, to też jest wykorzystywane wzajemnie przeciwko sobie. To nie my, to wy, to nie wy, to my. Jeśli chodzi o te protesty społeczne przeciwko budowie zbiorników retencyjnych, znamy właśnie takie pospolite ruszenie, żeby niczego nie było, szczególnie jak to będzie pod naszymi oknami. Możemy zablokować całe państwo, zablokować coś, co nam potem mogłoby pomóc, a nie pomoże. Ale pamiętajmy też, że politycy, i to
politycy obu stron wchodzili, jak było wygodnie, ogrzewali się w cieple tych projektów. Już wiemy, że pani Anna Zalewska ze strony PiSu występowała razem z mieszkańcami, nie budować, macie rację, wstrętne państwo chce budować, a też Monika Wielichowska z PO występowała z innymi grupami mieszkańców przeciwko rządowi PiSu, mówiąc nie budować, macie rację, nie budować. Jeżeli do tego jeszcze dołączymy spór metapolityczny między tak zwanymi renaturalizacyjnymi, radykalnymi ekologami, którzy mówią niczego nie budować, żadnych tam, wszystkie zbiorniki są nienaturalne, lepiej niech ludzkość spłynie czasem do morza, niż byśmy mieli przeszkadzać naturze. I jeśli mamy negacjonistów klimatycznych z kolei z prawicy, którzy mówią nieważne co robi człowiek, to i tak się musi przetoczyć, wymyślają jacyś lewacy zmianę klimatu, to mamy coś, co mi akurat ktoś, kto jest po drugiej stronie barykady ideowej, czyli publicysta z Klubu Jagiellońskiego, z którym miałem okazję rozmawiać, powiedział, oglądałem Powódź w mediach społecznościowych i mnie przeraziło, ponieważ w zasadzie każda bańka, która tam była, a było przynajmniej kilka po lewej i po prawej stronie, w zasadzie żadnej refleksji na temat samej powodzi, tylko refleksja, to wy jesteście winni, a my mieliśmy rację, to wy jesteście winni, a my mieliśmy rację. I to jeszcze to wy jesteście winni, podawane w sposób bezwzględnie brutalny, maksymalnie obrażający, praktycznie wykluczający współpracę i nad diagnozą, i nad remedium. I to, co mówię, to dotykało nie tylko klasę polityczną, ale też nas, różne środowiska społeczne, medialne, więc w tym sensie trochę zawiedliśmy. Kuba chciałeś się wtrącić. Chciałem coś dodać do tego, co mówisz, no bo to nie jest kwestia tego, kto jest winny, my jesteśmy winni, czy oni są winni, tylko winna jest ludzka głupota. I to nawet, bo a ona nie ma sztandaru partyjnego, jak nie wiem. Ma, jest absolutnie apolityczna, prawda? Występuje bardzo intensywnie wśród mieszkańców i wśród polityków, bo a głupocie tej przede wszystkim przyświeca jedno hasło, no, żeby wszystko zostało tak, jak jest, żebyśmy nic nie zmieniali, a co jutro, to nie ma znaczenia. Jutro zmieścisz się śmiało. Tak, zmieścisz się śmiało. No i ta głupota po prostu ludzka ma takie, a nie inne konsekwencje. Swoją drogą jestem ciekaw, czy mieszkańcy tych zalanych miejscowości odbudują swoje domy w tym samym miejscu, w którym one stały wcześniej, czy jednak pójdą po rozum do głowy. To mogę ci odpowiedzieć na to pytanie nawet bardzo precyzyjnie. No bardzo proszę. No w tym samym. No tak. Dobrze, no tylko że za parę lat przyjdzie kolejna fala i znowu ich zmyje. Zagrajmy to jeszcze raz. Tylko że ja oczywiście raczej chyba populistą nie jestem, nie tak do końca, więc nie chodzi o to, że się nagle przeciwstawię, natomiast jednak budowanie na terenach zalewowych, konsekwentne, masowe, to nie jest tylko kwestia głupoty pojedynczego mieszkańca, ale ktoś wydaje zgody, ktoś zgadza się na plany zagospodarowania przestrzennego i to już wykracza granicę głupoty jednostki i zaczyna przedstawiać pewną głupotę instytucjonalną, no również państwa rządzonego na poziomie samorządowym, bo te zgody są wydawane na poziomie samorządowym, na poziomie centralnym, bo są wydawane na poziomie centralnym i do tego pewne rzeczy się dołączają. Ale dobrze, no bo jak wyrzucamy na zewnątrz winę... Ale Czarek, to zawsze chodzi o to samo, tak? Tu i teraz. Zysk ma być natychmiastowy. Tu i teraz. A co się potem, to nie mój problem, niech się inni martwią. No to się martwią. Dobrze, to teraz jedna i tylko rzecz, żeby tak nie wyrzucać całej winy na zewnątrz. No my, to akurat nie będzie Fada Wiedrzyńskiego do Bierzyńskiego dotyczyć, ale na pewno mnie i Tomka Lisa, czyli nas, ludzi mediów, jak się mamy tak tłuc w czyjeś piersi. No, my media też nie jesteśmy tutaj rewelacyjni. To znaczy w ogólnej atmosferze toksycznego populizmu my media mamy ogromny udział. Ja pamiętam, teraz się zderzyłem z takim... Czarek, ale nie zapisujesz się do symetrystów jeszcze? Gdzie... Nie, jestem antysymetrystą, natomiast teraz o czymś innym trochę chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o nas media. No ja rozmawiam jakiś czas temu, już w czasie powodzi, z sympatycznym innym dziennikarzem, ja też jestem dziennikarzem, i on mówi, on akurat nie lubi prezydenta Dudy i mówi,
to też nie jest ktoś, na kogo ja na przykład głosowałem, ale mówi, właśnie prezydent Duda teraz w ogóle się nie pojawił na tych wałach. I to straszne. I mniej więcej 30 sekund później mówi, a właśnie jak była pandemia, to on się tam ciągle w tych szpitalach pojawiał. To było straszne. Ja teraz mówię, no przepraszam, ale my wymagamy od kogoś, żeby się wizerunkowo pojawiał w czasie katastrofy, również jak nie ma nic do zrobienia, ale wizerunkowo to robi i karzemy go za to, że się pojawia i potem karzemy go za to, że się nie pojawia. To samo dotyczy zachowania mediów w stosunku do Donalda Tuska. Jedna z nielicznych sympatycznych wypowiedzi, takich mądrych wypowiedzi, które słyszałem w czasie tego całego kontekstu powodziowego, to było, kiedy premier Tusk zastanawiał się nad tym, w jakich gminach wprowadzić stan wyjątkowy i mówił, że trzeba z tym delikatnie, bo to oczywiście demoluje strukturę władzy samorządowej, to przynosi pewne konsekwencje, z których trzeba bardzo dużo, więc on będzie delikatnie to wprowadzał. I pierwsi, którzy go zaatakowali, że delikatnie, a powódź nie jest delikatna, a pan premier chce być delikatny, zanim jeszcze to podjęli pisowcy, to były media. Powiedziały, jak premier może mówić delikatna, jak tu jest wielka katastrofa i szalejmy, wariujmy na punkcie apokalipsy. Przypomniał mi się jeszcze jeden problem nas, mediów, i tego, jak my ośmielamy populizm. Ja pamiętam, jak Leszek Miller miał ten wypadek helikopterowy, gdzie o mało co zginął, w każdym razie był solidnie poturbowany i chciał kupić nowe samoloty dla rządu, dla władz państwa, i wtedy my, media, rzuciliśmy się, mówiąc, luksusów chcecie, ludzie głodują, biedni, a wy chcecie luksusów. I ci sami dziennikarze kilka lat później po Smoleńsku wołali, nie kupili samolotów, jak można dziadowsko budować państwo. Ja widziałem te same nazwiska, nawet pewnemu z tych dziennikarzy powiedziałem, że no pan przecież 3 lata temu bluzgał na władzę, że chce kupić te samoloty, a teraz pan bluzga, że nie kupiła. No i to najczęściej wychodzi się na zdrajcę własnej korporacji zawodowej, ale no, wszyscy ponosimy współodpowiedzialność za to, co mój przedmówca nazwał skróceniem dystansu. Myślimy w kategoriach wieczora, tego, czy nam naklikają na jakiś bluzg na polityka, czy na jakąś inwestycję, czy na brak jakiejś inwestycji, czy nam nie naklikają, czy zarobi nasze medium, czy nie zarobi. I no, wszyscy się do tego skrócenia dystansu przykładamy. Nie ma planów długoterminowych. Rzadko da się tak precyzyjnie jak w tym wypadku określić początek, że tak powiem, politycznej wojny o powódź. PiS i Kaczyński przegapili początek. W sobotę, zamiast już od początku w swoim stylu prowadzić rąbankę a propos powodzi, bronili sam praworządności cudzysłów na walejach ujazdowskich. Zaraz potem postanowili naprawić ten stracony czas i przystąpili do ataku. To oczywiście powódź jest klęską żywiołową, ale jest także zdarzeniem o kontekście, tle i konsekwencjach politycznych. Tusk wiedział, że powódź może zdefiniować wyobrażenie wielu Polaków o tej władzy, a Kaczyński jako też homo politicus wiedział, że zanim Tusk przedstawi się, zbuduje wizerunek dobrego gospodarza, sprawnego zarządcy, to on, Kaczyński, ze swoimi ludźmi musi zdefiniować Tuska, jak to w kampanii wyborczej wygrywa ten, który zdefiniuje przeciwnika pierwszy. To jak wy tę wojnę o wojnę powodziową oceniacie? No ja już trochę powiedziałem na ten temat i sam powiedziałeś, że Kaczyński był po pierwsze spóźniony, bo nie zauważył wzbierającej fali. I to mówię w sensie dosłownym i metaforycznym. Więc za późno na nią wskoczył. No a jak już wskoczył, no to jest taka rąbanka. No, słabo z argumentami, bo liczby, które przytaczaliśmy, no są dosyć jednoznaczne w tej sprawie. Więc trzeba tą prawdę zakrzyczeć, tak? GUS kłamie, Tusk sobie nie radzi. Widziałem fantastyczny materiał z telewizji Republika. To naprawdę robiło wrażenie, bo... To ty jesteś masochistą?
Od czasu do czasu, tak, od czasu do czasu, gdzie właśnie była relacja z miejsca powodzi i pani redaktor, która prowadziła tę relację w studio, mówi, no ale dlaczego tam nikogo nie ma z władz? Na to ta dziennikarka, chyba nowa, myślę, że długo w tej telewizji Republika nie popracuje, mówi, no ale nie, no są tutaj, był premier Tusk, są, ale dlaczego nie ma pomocy? I w tle leci helikopter właśnie. Pomoc jest, no i tak dalej, i tak dalej. To trwało dosyć długo, w końcu zdjęli ją z anteny, bo nie dało się z niej wydusić oczekiwanego oczekiwanej oceny. No bo fakty mówią, jakby wydaje się, że rząd w tej chwili wiele zrobić nie może, ale jest chociaż obecny, tak? Tusk jest bez przerwy obecny. No głównie po to, żeby pokazać solidarność z ofiarami powodzi i po to właśnie, żeby zbudować swój wizerunek skutecznego przywódcy na czas kryzysu. Wiadomo, że jest efekt flagi, który zawsze w sytuacjach zagrożenia wspólnego jednoczy ludzi wokół władzy. I ten efekt też chyba widać. Ta pomoc taka, jaka jest obecna, jest widoczna. No a PiS robi straszny raban, taka tępa propaganda, która odkleja się od rzeczywistości. Ona się odkleja tak bardzo, że mam wrażenie, że staje się przeciwskuteczna. To teraz pytanie do Czarka. Nie wiem, panowie, czy wy oglądaliście wczoraj w TVP wywiad z Donaldem Tuskiem. On wyraźnie przyjął strategię pod tytułem: nie będę wchodził na ten ring i boksował się z PiS-em, będę po prostu robił swoje. To wydaje się logiczne i racjonalne, ale ja się zastanawiam, czy to nie jest zbyt logiczne i zbyt racjonalne, jak na to mordownię, którą jest polska polityka. Czy to nie jest zostawianie pola? Czy premier nie powinien trochę w zwarcie wejść, mówiąc językiem bokserskim, Czarku? Sądzę, że pan Bierzyński ma całkowitą rację, przypominając efekt flagi. Obowiązkiem rządu jest zarządzać kryzysem, a nie pakować się w tę wojnę twitterowo, x-owo, społecznościową. Ja się nawet tak zastanawiam, jak słuchałem mojego przedmówcy, bo władza PiS-u z kolei, rząd Morawieckiego na przykład, miał dwie okazje, żeby ten efekt flagi wykorzystać, czyli pandemię i początek wojny, początek agresji rosyjskiej na Ukrainę. I lepiej mu poszło w tym drugim wypadku. Natomiast czemu kompletnie zmarnował efekt pandemii, niezależnie od 300 milionów, niezależnie od kolegów, od odzieży patriotycznej i od tych, którzy tym kolegom dawali pieniądze, żeby budowano zaplecze polityczne jednego czy drugiego polityka, czy obozu całego. Ale myślę, że wtedy ten efekt został zmarnowany przez Jarosława Kaczyńskiego, który właśnie wtedy postanowił zniszczyć kompromis aborcyjny. W momencie, kiedy rzeczywiście wszyscy skupiali się na przeżyciu, on zdemolował podstawowy konsensus w jednej z najważniejszych spraw. Wyprowadził ludzi na ulicę, jeszcze zaczął, i to kobiety w dużej części, jeszcze zaczął ośmielać brutalność służb wobec tych kobiet i efekt flagi całkowicie się zmarnował. Do tej pory wielu ludzi, właśnie szczególnie z okolicy Mateusza Morawieckiego, którym wtedy zależało na tym, żeby zarządzać tym kryzysem bardziej tak, jak to robi dzisiaj Tusk, niż tak, jak wtedy to zrobił Kaczyński, że oni żałują, uważają, że to był błąd, że zniszczyło im to, znowu mówię cynicznie, cytując pewne internetowe wymiany zdań, polityczne złoto zmarnowało. Donald Tusk nie marnuje tego, co ma zrobić, ale właśnie dlatego jego nie powinno być na Twitterze, on się nie powinien odszczekiwać Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nawet Jarosław Kaczyński po absolutnym błędzie tej sobotniej manifestacji, gdzie tam no, ludzie toną, a on w obecności 500 swoich ludzi wykrzykuje najgorsze rzeczy pod adresem polskiego państwa, zaczął próbować to jakoś modulować. Słyszałem chyba z wczoraj jego wypowiedź, nawet Donald Tusk zrozumiał, że nie można tylko PR-em, ale coś tam. No, jak na wymianę pomiędzy dwoma liderami, to nieomalże był komplement.
Oni próbują się z tego wycofać. Natomiast też no, znowu niesymetrycznie powiedziałem, kto wygrywa akurat w tej sytuacji. Ktoś wykonuje swoją pracę, a ktoś niestety obszczekuje tę jadącą karawanę. To jednak też była pewna, był pewien drobny na zapleczu podział win. No, ja ze szczególnym upodobaniem, ale takim smutnym, obserwowałem wymianę na Twitterze, nie chcę nazwisk mówić, ale bardzo ważnego polityka koalicji rządzącej, to nawet KO i PO, który rozpoczął ten dialog z drugą stroną, mówiąc, że właśnie nie ma wałów, bo były wały u was, czyli przewały i tak dalej, już wszedł w to i to znowu nie był jakiś harcownik publicystyczny z trzeciego rzędu, nie był to jakiś platformerski Michał Karnowski, tylko był to człowiek, który był przed chwilą ważnym ministrem, który jest jednym z liderów Platformy i prawdopodobnie nim pozostanie, a odpowiedziała mu jedna z liderek obozu prawicy, mówiąc, ucisz się ty bucu platformerski, czyli po prostu no, potoczyło się w cieniu powodzi, w trosce o ofiary, potoczyło się jak zawsze, ale znowu się przywołałem do porządku, jakbym tak narzekał na polską sytuację, bo sobie uświadomiłem, że tuż obok nas, bo żyjemy w globalnej wiosce, istnieje największe mocarstwo światowe, od którego zależy stabilność całego świata, całej globalizacji. Tam się kończy kampania przed najważniejszymi wyborami, jeśli chodzi o podział władzy i dalsze funkcjonowanie tego państwa. I ten koniec kampanii upływa w cieniu wielkiego sporu o to, czy imigranci z Tahiti w Ohio porywają koty i je jedzą, czy nie. Są już teksty w Washington. Ale wiesz, wiceprezydent, kandydat na wiceprezydenta powiedział, że on to zmyślił. Ja tylko mówię o tym, że ten kryzys wywołany trochę przez destrukcję również medialnego, mediów społecznościowych, całego otoczenia polityki, w który polityka wdepnęła, on w samym centrum naszej cywilizacji występuje w tak ostrej formie, że my będący krajem peryferyjnym, imitującym, jak kiedyś powiedział Brzozowski, my nie potrafimy imitować, naśladować pracy, którą wykonuje centrum Zachodu, ale chętnie naśladujemy kryzysy Zachodu. Nie mieliśmy oświecenia, ale mamy świetną krytykę oświecenia. Nie zbudowaliśmy cywilizacji, ale mamy świetną dekadencję zachodnią. U nas Stach w kawiarni od razu mówi o tym, że nic nie warto robić. Krótko mówiąc, my trochę jesteśmy ofiarami tego kryzysu idącego z centrum. W tej chwili polityka, moim zdaniem polityka Zachodu waha się nad przepaścią. My media społecznościowe, nastrój społeczny ośmielony przez tych czy tamtych jest elementem popychającym nas ku przepaści. To tyle optymizmu. Słuchajcie, jak długo potrwa efekt flagi, czy powódź zmyje też maszt, czy też jak to wpłynie, czy politycznie nie unikamy, nie unikniemy do końca tego kontekstu politycznego, czy Tusk powodziowy będzie mocniejszy niż Tusk przedpowodziowy? Myślę, że tak. Myślę, że zdecydowanie tak, bo po pierwsze skorzysta na efekcie flagi, po drugie nie mam wątpliwości, że w momencie, w którym się ta powódź skończy i skończy się medialna zainteresowanie porządkami po niej, to Tusk natychmiast wróci na ring i wypunktuje przeciwnika. No właśnie tym, o czym mówimy, tymi wieloletnimi zaniedbaniami rządu PiS-u w sprawie ochrony przeciwpowodziowej, które są ewidentne. Także myślę, że to tylko jest kwestia kolejności działań. Dzisiaj się buduje na działaniu i jakby pokazuje pewien wizerunek skutecznego przywódcy na czas kryzysu, przywódcy bardzo blisko ludzi i bardzo blisko problemów, którego trudno krytykować. Ale zaraz, kiedy się ten kryzys skończy, na pewno rozliczy swoich poprzedników. Pytanie tylko, czy na fali tej szoku popowodziowego zrobi krok trzeci, a mianowicie przywróci program budowy zbiorników retencyjnych, szczególnie wokół Kłodzka i chroniących kotlinę Kłodzką. Czy też będzie się cykał, tak?
czy znowu zostawi tych ludzi, a no jak oni odbudują te domy w tym samym miejscu, no i czekając na powtórkę z rozrywki, bo przecież... Nie panowie, obaj jesteście ludźmi mediów, choć powiedziałbym, że poniekąd z dwóch końców tego świata medialnego, ale pytanie do was mam, a propos trochę tego, co powiedziałeś, Czarku, o tej demolce i totalnej, wiesz, antagonizmach w świecie tym okołopolitycznym. Czy taka telewizja, jak Telewizja Republika, ja mówię, telewizja szczucia i dezintegracji społecznej, to jest nieuchronna cena, którą musimy płacić za wolność słowa, czy to jest coś, na co państwo w jakimś trybie, powiedziałbym, stanowczym powinno zareagować? Myślę, że egzekwowanie prawa, bezstronne, ale egzekwowanie jest tu jedyną odpowiedzią. Jeśli tam się pojawi jakaś wypowiedź będąca ewidentną nieprawdą, szkalowaniem, powinno być konkretnie do tej wypowiedzi, do tego zachowania wyciągnięte konsekwencje prawne. A koncesje? Koncesje byś im zabierał? Nie jestem szczęśliwie członkiem KRR i TV, zresztą KRR i TV pod panem Świrskim. Jesteś za mało Świrski. Jest jedną z tych instytucji, które przykładają się do ogólnego chaosu, to znaczy mamy instytucje, które wzajemnie się nie uznają, mamy instytucje państwa, które uznają resztę państwa za państwo okupacyjne, wobec tego można je krzywdzić, można w nie uderzać, można je niszczyć. Dopóki tak jest, to oczywiście z tego chaosu nie wyszliśmy. Nie wiem, jak długo tak będzie. Na jaką skalę. Powiem tylko, że oczywiście mnie istnienie tak zwanych mediów tożsamościowych wydaje się katastrofą mediów w ogóle, katastrofą pewnego, no nie wiem, dyskursu liberalnego, ale szczerze mówiąc, nie jedynie media tożsamościowe są winne. No ja znowu pamiętam historię i mojej pracy medialnej, pamiętam, że fake newsy nie zostały wymyślone przez media Trumpa, tylko były nadużywane przez media, które chciały zarobić i które jawnie czasami sobie mówiły, podajmy, to się nazywało, podkręcanie. Tomku, wiesz doskonale, to się nazywało nakręcanie tematu, podkręcanie tematu, dokładnie. Nawet jak przekroczymy granicę prawdy, to następnego dnia zaatakujemy to przekroczenie granicy prawdy, mimo że to się odbyło na naszych własnych łamach, i zarobimy dwa razy, na fake newsie i na zdezawuowaniu fake newsa. To Kuba, robiły co... media jeszcze nie tożsamościowe. Kuba, co byś zrobił z Republiką? Polityka. Ale to jeszcze tylko kończąc, bo bardzo ciekawą rzecz o przyszłości i ty zadałeś to pytanie i pan Bierzyński ciekawie na nie odpowiadał. Dokładnie boimy się, czy ta toksyczna atmosfera, w jakiej dzisiaj funkcjonuje polityka i państwo, nie sparaliżuje działania państwa. Pierwszy wymiar już został opowiedziany, czyli na przykład, czy państwo będzie na tyle odważne w tej toksynie, kiedy media zaczną od razu rozliczać. Ale czemu? Przecież tutaj ktoś wrzeszczy do kamery mówiąc, nie chcę tego zbiornika, a państwo go złamie, jego wolę, złamie obywatela, przecież obywatel ma zawsze rację. Po pierwsze, to może zostać zablokowane, a po drugie, wejdziemy w obszar wielkiej licytacji wizerunkowej na to, kto lepiej i hojniej pomoże ofiarom powodzi. Przecież już mamy 10 tysięcy na osobę, to druga strona mówi nie, 24 tysiące na osobę, no to ta pierwsza powie, no to nie, to 40 tysięcy na osobę. Nie myślimy o budżecie, nie myślimy o tym, czy te pieniądze dobrze trafią, czy niedobrze. Ja się obawiam, że pierwsze posiedzenie Sejmu i dobrze, że nie było tego nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu, dobrze, że w ostatniej chwili się marszałek Hołownia opamiętał, bo ono by było wrzaskiem i właśnie licytacją, czy rzeczywiście ta pomoc dla powodzian będzie pomocą sensowną, czy tylko pomocą PR-ową. Kuba, wracając najpierw, co byś zrobił z Republiką? Oglądałeś, jak słyszymy, więc masz takie świeże spojrzenie. No nic, to znaczy fundamentem demokracji jest wolność słowa i brak cenzury. I tutaj nie. I prawo, i obiektywne stosowanie prawa. I obiektywne stosowanie prawa, to po pierwsze. Po drugie, no niestety jest tak, że tamta strona też ma prawo
do głoszenia swoich tez. Tak? My mamy prawo do tego, żeby je prostować, mamy prawo do tego, żeby je dezawuować, mamy prawo do tego, żeby składać pozwy, jeżeli kogoś one obrażają lub wprost kłamią. Lub nie są też, prawdą że... na przykład. No tak, 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 nie są prawdą. Uważam, że droga prawna nie jest wykorzystywana. A powinna być na wiesz, pewno. Wspomniał Czarek o Ameryce. Dwa dni temu Hillary Clinton otwarcie powiedziała, że za propagowanie dezinformacji powinno się w Ameryce iść do więzienia. Może u nas też. Może u nas też. Natomiast pamiętajmy o tym, że to jest, bo wchodzimy w bardzo grząski grunt pod tytułem, kto będzie stwierdzał, co jest prawdą, a co fałszem. Tak? No to jeżeli no, to jest jakby ten argument o tym, że druga strona kłamie, jest pierwszym argumentem wprowadzającym cenzurę, a potem w jakiejś formie totalitaryzm i kontrolę społeczną, na przykład wsadzając do więzienia za kłamstwo, no bo pytanie jest to w takim razie, kto stwierdza, co jest kłamstwem, a co prawdą, czy ma prawo do tego, żeby stwierdzać, co jest prawdą, a co kłamstwem, czy jego przekonania polityczne nie wpływają na to, na percepcję tego, co jest prawdą. Słuchajcie, teraz mam do Was prośbę o radę. Czy Duda w polskiej, w amerykańskiej Częstochowie, ewentualne spotkanie z Trumpem, to jest wątek, który powinienem podjąć, czy powinienem zignorować, panowie? Podjąć trzeba, zignorować nie można. No to jest kolejne przekroczenie jakiejś logiki zachowania, lojalnego zachowania politycznego wobec własnego państwa. Ja przyjmowałem za dobrą monetę na przykład uzasadnienia Marcina Mastalerka, że no właśnie, pamiętam twoją polemikę sprzed paru miesięcy, wzywałeś nas do racjonalnego odczytywania sygnałów z tamtej strony, ale jak to robić w takim wypadku? Choćby dlatego, że tamta strona zawsze będzie z nami istnieć i jak nie będziemy mieli relacji wzajemnych, nie wiem, czy one się dadzą odbudować, to no, i nasze społeczeństwo, i nasze państwo szlak trafi, ale wracając do tematu, który wywołałeś. Brałem za dobrą monetę, bo rzeczywiście obie strony naszego sporu politycznego powinny zachowywać relacje z obiema stronami tamtego sporu politycznego, ale nie dlatego, że nie wiadomo, zostanie prezydentem, ale uczestniczenie w kampanii wyborczej i to w bardzo wrażliwym miejscu tej kampanii, po jednej stronie przeciwko drugiej stronie, no cały ten realizm polityczny niszczy. Wiadomo, że ostatecznie zatem chodzi o bliskość ideologiczną. To nie jest tak, że my chcemy dla bezpieczeństwa polskiego państwa mieć kontakt z Trumpem, ale my kochamy Trumpa, albo my chcemy zostać lobbystami Trumpa, jak Trump wygra. Jeżeli na przykład Radek Sikorski pojechałby teraz i jeździł za Kamalą Harris po Ameryce, wołając głosujcie na Kamalę Harris, popełniłby ten sam błąd, ale moim zdaniem, jak go znam, on tego błędu nie popełni. Będzie się z administracją amerykańską, ale nie będzie miał w tym więc to jest błąd ze strony prezydenta. W przyszłym tygodniu Zeleński ma jechać do Ameryki, ma się spotkać z Harris i z Trumpem, a nie uczestniczyć jednego przeciwko drugiemu, tak. Dokładnie, absolutnie tak. Kuba? No cóż dodać, cóż ująć, no jest to pewnego rodzaju manifest ideologiczny ze strony Dudy, tak? Z kim mu jest bliżej, kogo on popiera, jakie są jego wybory, a przede wszystkim także myślę, że to jest przeciwko że jest to element wojny wewnętrznej z obecnym rządem. No. Czyli uważasz, że on spotyka się z tamtym Donaldem, żeby zrobić na złość temu Donaldowi? Dokładnie tak, dokładnie tak. No nie widzę w tym żadnej innej logiki, bo na pewno z całym szacunkiem poparcie Dudy dla kandydata Trumpa ani nie zwiększa, ani nie zmniejsza jego szans politycznych, mówię o Trumpie oczywiście, na jotę, na jakiekolwiek dziesiąte miejsce po przecinku. To kompletnie politycznie w Stanach Zjednoczonych nie ma żadnego znaczenia. Ja absolutnie nie wierzę w to, żeby Duda miał wpłynąć na rozkład głosów Polonii amerykańskiej, czy ona poprze w większym stopniu Donalda Trumpa, czy Kamale Harris. No to są kompletne... Czarek, ty kiedyś jeździłeś po Ameryce tuż przed wyborami, napisałeś z tego, co pamiętam, jakieś nagrodzone materiały, więc masz, że tak powiem, wech do tej Ameryki.
czy kalkulacja Dudy pod tytułem może jak ciut pomogę Trumpowi w Pensylwanii, a on wygra wybory jeszcze być może dzięki Pensylwanii, jest całkowicie irracjonalna? No niestety to jest swing state bardzo istotny. Tam 5% głosujących to są ludzie pochodzenia polskiego, przyznający się do tożsamości polskiej. Tożsamość polska tam często oznacza tożsamość katolicką również. Donald Trump wykorzystuje religię w wojnie kulturowej. Pojawienie się tam Dudy jako polskiego katolika i polskiego prezydenta, który powie, że Trump jest dobry, a dookoła szaleje cywilizacja zła i musicie... Zresztą, przepraszam cię, na marginesie, z sondaży wynika, że katolicy w większości popierają Trumpa, nie Harris. No, czyli jedzie mobilizować zwolenników Trumpa. Ale szczerze mówiąc, bardziej niż kontekst amerykański, niepokojący dla mnie jest kontekst polski, bo co oznacza takie zaangażowanie po jednej stronie przeciwko drugiej? Otóż oznacza to, że cały ten obóz polityczny, duża część polskiej prawicy uważa, że jak Trump wygra, to użyje swojej siły, żeby wesprzeć ich w odzyskaniu władzy w Polsce. Oni zgadzają się być lobbystami obozu Trumpa. Obóz Trumpa to niestety nie jest tylko obóz amerykański, to jest obóz globalnego alt-rightu zasilany przez pieniądze rosyjskie, przez pieniądze chińskie, przez wrogów liberalnego Zachodu. Oni się zgadzają być lobbystami tego globalnego networku, bo ten globalny network mówi, my wam oddamy władzę, my was będziemy używali jako swoje kontakty gospodarcze. Ja znam osoby z tego drugiego... Czarek, to jest głupota czy to jest zdrada? Polacy mają kłopot z rozróżnieniem głupoty i zdrady. Pamiętamy o kwestii Targowicy. Wtedy były dwa obozy. Targowica nie była wcale ludźmi, którzy zrobili coś za dukaty rosyjskie, bo to tak wygodnie sobie rozegraliśmy i w ogóle nie mamy problemu. To byli polscy patrioci, tak jak w dużej części tak się uważali za polskich patriotów realnych, którzy uważali, że na Zachodzie jest piekło, rozpoczęła się rewolucja francuska, ścinają, burzą kościoły, ścinają porządnych ludzi. Częściowo mieli rację, tam się działy dantejskie sceny. Obok jeszcze są Prusacy. Oni wszyscy wspierają obóz Konstytucji 3 maja. Ludzie od Konstytucji 3 maja chodzili też do ambasady pruskiej, zastanawiając się, czy nie mogą mieć tam wsparcia. Wobec tego Tarkowiczanie mówią, nasz patriotyzm, nasza ideologia, nasza wizja Polski wymaga wsparcia przez konserwatywną carycę Katarzynę. To było zderzenie ideologicznych bloków, które zniszczyło Polskę. Jak wiele czasu musi upłynąć, Czarek, jak wiele czasu musi upłynąć, żeby metafory pasowały do współczesności. No to, bo ta metafora jest ciągle niestety prawdziwa. My bardzo kiepsko rozróżniamy to, co powinno pozostać naszym konfliktem wewnętrznym w granicach prawa, w granicach wzajemnej lojalności, od tego, że użyjemy, przepraszam, czy obóz postępowy czasem, ten taki skrajnie postępowy, nie próbował w ten sposób używać Unii Europejskiej, mówiąc, Unia załatwi u nas liberalizację aborcji, Unia załatwi u nas prawa związków partnerskich i tak dalej. Unia się tym nie zajmuje, to my powinniśmy załatwić, to my powinniśmy przekształcić naszą świadomość społeczną. Używanie tego argumentu unijnego było tak samo głupie, krótkowzroczne, zużywało Unię Europejską w naszym konflikcie ideologicznym, jak teraz używanie Trumpa i używanie tego globalnego, koszmarnego networku alt-rightowego przez prawicę. Kuba, symetrystą, ja jestem symetrystą ideologicznym, wiesz Tomku, między pewnego typu głupią lewicą, a pewnego typu głupią prawicą widzę to samo Jungtim głupoty. Tu jestem symetrystą, nie w kwestiach partyjnych, nie w kwestiach konkretnych społecznych, ale ideologicznie. Jest tak. Jeszcze jedno pytanie, jeśli się czyty wczytać w sondaże, to ja bym powiedział, po diabła popierać prawdopodobnego przegranego. Duda moim zdaniem żadnych interesów politycznych w Stanach nie robi w ten sposób, tylko gra na nosie Donaldowi Tuskowi. Jest to bardziej na rynek wewnętrzny niż na rynek zewnętrzny, moim zdaniem. Bardziej jest to reeksport
do Polski niż prawdziwy eksport. Eksport do Afryki. Moim zdaniem on wierzy, że chwyta się lewara, który jak skończy kadencję, jemu i jego ludziom pozwoli na przykład przejąć kontrolę, być silniejszym wewnątrz prawicowych sporach, a potem być silniejszym w sporach w ogóle politycznych w Polsce. Jeżeli Trump wygra, jeżeli tu przyjedzie, ja to nazywam złośliwie Turbo Mosbacher, czyli taki też ultra ambasador, który będzie się zajmował wymuszaniem kontraktów na rzecz Ameryki, wymuszaniem. Ale Brzeziński też sobie z tym nieźle radzi. On wesprze Donalda Tuska w zamian za to, że wesprze Andrzeja Dudę w zamian za to, że Andrzej Duda wsparł Trumpa w Pensylwanii. On tak wierzy. Słuchaj, to jest postęp. Jak kiedyś za czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nie mogliśmy grać na różne opcje ambasadorów radzieckich. Czyli jednak jest lepszy wielki brat niż wtedy. Oj, to przypomnę ci, Tomku, że był taki Olszowski, który grał na twardogłowych w Moskwie i byli tacy, tu nie będę wymieniał, bo nawet byli ludzie z opozycji, którzy grali na miękkich na Kremlu. Nawet słuchaj, wtedy to się dawało to. Czarek, muszę tutaj zakończyć pewną anegdotą. Kiedyś Gabriel Meretyk, ten, który napisał książkę Noc o generała, o stanie wojennym robił film dokumentalny i zamówił u mnie kawałeczek, poprosił, żebym pojechał na Long Island, gdzie mnie pod Nowym Jorkiem mieszkał ten twardogłowy Stefan Olszowski z rodziną, żebym go dorwał i z mikrofonem mi zapytał, czy potwierdza, że był szokowany przez Moskwę jako zastępca Jaruzelskiego, gdyby Jaruzelski wymiękł w starciu z towarzyszami radzieckimi. Podszedłem pod jakimiś delikatasami, nie, to były jakieś oszą amerykańskie, do Olszowskiego. Zadałem mu to pytanie. Wrzasł na mnie, wypieprzasz sukinkocie, walnął mnie skrzyneczką i tak skończyła się moja konfrontacja z twardogłowym przedstawicielem aparatu PZPR i ważnym członkiem byłym biura politycznego. Więc nawet wówczas to było możliwe, co dopiero jak mamy dwa obozy w Stanach Zjednoczonych, no to tylko się podłączać. No dobra, panowie, czekamy, odliczamy czas, te 45 dni już chyba do wyborów w Ameryce i zobaczymy, co w niedzielę zrobi i co powie Duda, jeśli rzeczywiście do tego spotkania Duda-Trump dojdzie. Dziękuję wam za dzisiaj serdecznie. Trzymajcie się, miłego wieczoru, miłego weekendu i do zobaczenia za dwa tygodnie. Cześć, dzięki. Dziękujemy.